It's Prescott Knight here. Hier ist in der Schule Emke, der Kaschinze Mauer. Nada pravi ist wiosne, chyba już jest prawie wiosne, przez dwa tygodnie pracujemy na to. Nie idzie tak dobrze, nie jak nasze słowa. Nasze słowa idą bardzo dobrze. W tym tygodniu mamy fałszywe przyjaciele. Dzisiaj chciałbym podzielić jeden, który prawdopodobnie jest ulubione słowem mojej siostry. Jak ja mówię po polsku, ja mam trochę polskie korzenie, więc moja babcia mówiła po polsku, ale moja mama nie mówiła, bo ona już była drugie pokolenie w Stanach. Więc moja mama nie mówiła po polsku, a moja siostra nic nie mówi, więc ten polski trochę wrócił ze mną. I jak moja siostra była tutaj na wakacje kilka razy i ona uczyła się kilka słów po polsku i to jest jej ulubione, bo brzmi bardzo podobnie jak słowo po angielsku. A słowo mamy dzisiaj jest brat. I właśnie, ja mam siostrę, więc ja jestem jej bratem, ale brat to znaczy brother po angielsku, to jest bardzo łatwe, tylko po angielsku brat. Tak się mówi trochę inaczej, brat. Brat, niestety, i nie wiem, czy ja jestem obrażony o tym, ale brat to znaczy bachor. Więc bardzo często mówimy o spoiled brat. Na przykład spoiled brat, spoiled jako rozpuszczony bachor. Więc to ona myślała, moja siostra, ukochana siostra, myśli, że to jest bardzo rozsądne, że słowo brat po polsku to znaczy bachor. To jest brother i bachor. Więc to używamy to bardzo ostrożnie w Polsce, to jest normalnie miły, a w języku angielskim to jest trochę mniej miły. Dziękuję bardzo i miłego weekendu.